Jeden gol przewagi i o jednego zawodnika na boisku więcej. Każdy fan piłki nożnej wie, że taki scenariusz meczu oznacza ogromne szanse na zwycięstwo. Jednak drużyna Energetyka Rowu Rybnik mimo tak sprzyjających okoliczności nie zdobyła w piątkowym spotkaniu z GKS-em tych 3 punktów, a zaledwie 1. Tym samym rybniccy piłkarze nadal okupują sam dół tabeli piłkarskiej pierwszej ligi. To spotkanie Energetyk Row Rybnik powinien wygrać. Zaczęło się wprost wybornie. Już w 4 minucie po wielkiej urody strzale z dystansu Łukasza Bałuszyńskiego Energetyk prowadził 1-0. Wszystko wskazywało na to, że na jednym trafieniu rybniczanie nie poprzestaną. Energetyk grał odważnie, stworzył sobie kilka dobrych sytuacji do podwyższenia, ale piłka do siatki trafić nie chciała. A gdy po niesportowym starciu pomiędzy Sławomirem Szarym a Tyszaninem Tomasem Docekalem ten drugi zobaczył czerwoną kartkę, podopieczni trenera Wleciałowskiego znaleźli się w wymarzonej sytuacji i nadal próbowali podwyższyć. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Senegalczyk Idrissa Cisse, który jak nie strzelał, to zaskakiwał niestandardowymi podaniami. Mimo to aż do 83 minuty wynik nie uległ zmianie. Wtedy Energetyk po raz kolejny w pierwszej lidze w ostatnich minutach gry stracił gola z rzutu karnego. I tak mimo gry w przewadze przez ponad godzinę rybniczanom nie udało się obronić u siebie 3 punktów. Po prostu mi się podobało, jak moja drużyna rozgrywa to spotkanie. Regularnie, czy w defensywie, bardzo agresywnie grali. Stwarzaliśmy sytuację i mogę powiedzieć jedno, piłka nie jest sprawiedliwa i czasem z przypadkowych, bo traktuję to w kategoriach przypadku, faul, tak sędzia to zinterpretował i rzut karny. Następuje sytuacja taka, że nie ma zwycięzcy, jest 2 rannych, którzy czekają na kolejne spotkanie. Mamy remis, więc dla nas to jest jakiś pewien powiedziałem, sukces, chociaż i tak ten niedosyt pozostaje, ale grając 10 przez większość spotkania, no trudno nie powiedzieć, że ten remis też nie jest, punkt jest punktem i ten punkt szanujemy, chociaż ten punkt i mi, i mojej drużynie i na pewno też Rowowi nie daje praktycznie prawie nic. Kolejne spotkanie Energetyk rozegra na wyjeździe w najbliższą sobotę przeciwko Wiśle Płock.